Sponsorem relacji jest przedsiębiorstwo przewozowo-handlowe Libropol, spółka jawna z Siedlisk. 14 stycznia 2018 roku w naszej świątyni parafialnej pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Bobowej odbył się po raz pierwszy koncert kolęd i pastorałek. Był to czas, kiedy na chwilę przenieśliśmy się do Betlejem. Pomogło nam w tym plejada wspaniałych gwiazd, artystów, którzy wystąpili w naszym kościele. Między innymi chór parafialny, Cantate Deo wraz z siostrą Ines, dyrygentką, młodzież z Holi Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zespół skrzypki, szkoła muzyczna z zespołem regionalnym folkowym, a gwiazdą tego wieczoru był zespół regionalny Jakubkowianie z Łososiny Dolnej poprzez swoje piękne wykonane piosenki, aranżacje muzyczne. Pozwolili nam wszystkim tutaj zebranym, a powiem, że tych zebranych był cały Kościół, jak to mówili, nie można było wejść do naszej świątyni, ponieważ był wypełniony aż po brzegi. Mogliśmy jeszcze w tym okresie, który się już zakończył, Świąt Bożego Narodzenia, jeszcze na chwilę przenieść się do Żubka Betlejemskiego, aby tam razem we wspólnocie parafialnej, jako jedna wspólna rodzina, przeżywać radość z faktu Bożego Narodzenia. Myślę, że ten koncert, który się odbył, który był pierwszy, nie będzie koncertem ostatnim, że takich wydarzeń muzycznych w naszym Kościele Wszystkich Świętych czy Świętej Zofii będzie o wiele więcej.